warto realizować marzenia i warto wierzyć w rzeczy niemożliwe. Po pierwsze, że warto czasami iść pod prąd i zajmować się rzeczami, których dotychczas nie dotykaliśmy. Tutaj dla mnie wyjściem poza strefę komfortu była praca z dźwiękiem. Dźwięków szukaliśmy tutaj razem i właściwie we współpracy z zespołem muzycznym. Wcześniej na warsztatach nazwaliśmy sobie to paszczodźwiękami, więc wychodząc od pracy z przeponą i pracy ze słuchem, uczyliśmy się odtwarzać przeróżne dźwięki i znajdywać je też w sobie. Więc tak to, a potem wsłuchując się uważnie i w miasto, w naturę i w człowieka, chcieliśmy przekazać je w jakimś takim teatralnym obrazie ludziom. Marzenie składało się z koncertu w lesie i to było, nie ukrywam, moje marzenie. A później chłopcy powiedzieli, że oni sobie próbują, oni grają, ale oni by chcieli zagrać z kimś, kto naprawdę się na tym zna. No i ja wtedy zrobiłam wszystko, żeby to się udało. To znaczy znalazłam artystów, namówiłam ich do współpracy. Oni z nimi ciężko pracowali, żeby skomponować, słuchajcie, 3 utwory w przeciągu jednego dnia, które zagrały, myślę, doskonale. Również zaraziła pomysłem wydania płyty. Między innymi z tych rzeczy, które razem stworzymy i nagramy, bo również prowadziliśmy takie warsztaty u nas w Kamiennej Górze, nagrywając wszelakie dźwięki otoczenia. I to był taki czynnik napędzający. Wydanie płyty, to by było naprawdę coś i praca w studiu. Całą swoją pracę na tryptyk, czyli miasto. Natura, miasto, natura, człowiek. I człowiek. Uh-huh. I szukaliśmy tych dźwięków, które by przylegały, jakoś należały do tych właśnie oto sfer. Zauważyliśmy, że dźwięki nas otaczają i mają nawet zbawienny wpływ. Dokładnie. Tak. Taki relaksujący i we wszystkim możemy znaleźć coś przyjemnego, coś takiego. Coś, co nas może natchnąć. To ten dźwięk paradoksalnie połączył nas wszystkich, ponieważ gdybyśmy zrobili projekt filmowy, to w życiu nie poznałabym takich wspaniałych muzyków, tak? Gdybyśmy zrobili projekt muzyczny, no to teatr by nie przyszedł do mnie i nie powstałoby taki fajny performance, więc super. Dziękujemy pięknie. Tomek, Kacper, Piotrek, Jarek i Wawrzyniec. Dzięki pięknie.